Tak powstaje obraz olejny w mojej tutaj pracowni malarskiej. Jest to piwnica, ale tutaj także maluję, różne wzorki mam, oczywiście kalendarz, ładny widoczek za oknem. Tutaj od fanów dostałem sztalugę i mam tutaj taki bałagan troszkę, ale lubię ten bałagan, kocham to. A tutaj właśnie robię taki pejzażyk i tak sobie śmigam właśnie kolorkiem, bo dopiero dzisiaj ten obraz zetrzełem. Będzie to obraz na licytację dla pewnej dziewczynki. No i myślę, że ten obraz mi wyjdzie dobrze, że się spodoba właśnie odbiorcy i że uzbieramy z panią Magdą dużo pieniążków na właśnie na leczenie. Oczywiście cieszę się, że są tacy ludzie, którym podoba się właśnie to moje malowanie. No i myślę, że taki film krótki, aby wam pokazać właśnie z grupy moim kolegom, jak maluję, jak fajnie powstaje właśnie kolor. Tutaj widać właśnie fajne szarości będą, fajne właśnie tutaj położone. Tutaj mam na myśli to tutaj, nie? Taka fajna mgiełka. Myślę, że to uda mi się też właśnie jakoś to fajnie pokazać. No i oczywiście pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam wszystkich z grupy Grupowiczów, ciebie Basiu. No i życzę wam miłego nowego tygodnia. Słuchajcie. Dzień dobry grupo, z tej strony Damian Śledź z Gresna. Kochani, nawiązując do święta, wszystkich świętych, już za niedługo właśnie taki, taki właśnie dzień święty, dzień nastargi, dzień wspomnień naszych zmarłych, których już właśnie nie mamy przy sobie, chociaż nam dużo brakuje, aby właśnie uściskać taką osobę. No cóż, no taki jest los człowieka. No ale teraz pokażę wam właśnie, jak maluję właśnie cmentarz. To temat właśnie cmentarza. Tak właśnie coś. Kolorami właśnie narzucam. Chcę, aby właśnie uzyskać ten kolor właśnie tych świeczek, tych blasków właśnie, tych zniczy. On jest cały urok właśnie w tych kolorach, w tych ciepłych kolorach, który właśnie obraża właśnie cmentarz, w tych szarościach i czerniach fajnie właśnie wykryty właśnie jest ten kolor, przez tych właśnie kolorów właśnie czerwonych, żółtych, takich właśnie jesiennych, bardzo to lubię, fajne światło tutaj uderzone jest. Było też postawić tutaj znicza, myślę. O, czy to otwarte. Pewnie cały efekt właśnie pokażę na końcu, jak to wyszło, bo sam nie wiem, jak to tam wyjdzie właśnie. Jak na razie tutaj jest troszkę bałagan jeszcze z tymi kolorami. Kwestia właśnie ustawienia tych kolorów wszystkich, rozłożenia właśnie świateł na tych ryżach, zrobienia właśnie tej perspektywy, żeby to było, że jest bliżej oddalone. To jest oczywiście zdjęcie, które ja robiłem, a tam też efekt właśnie lampki, które właśnie rzuciło światło właśnie na te krzyże. Za bardzo live'ów nie lubię prowadzić z tego względu, iż trochę człowieka rozprasza to, a jednak jak maluje, to trochę też się więcej skupi, ale dla was właśnie zrobiłem właśnie ten filmik i Basiu, także ciebie pozdrawiam serdecznie. No, nawiązując do tematu właśnie, to
Tutaj fajne też światło się tutaj puści. Tak jak tutaj widać właśnie tu, nie? O, fajne są te światła. Te, jak to mówię, ten kwiatki właśnie, ten światło właśnie, tu już rzuciłem światło właśnie na tych drzewach. Fajnie tam pokazuje tą jesień. Nockę właśnie jesienną, która emituje właśnie światło od właśnie od tych lampek na wszystkich świętych. Są tutaj bałagan, ale wszystko sobie tutaj radzę właśnie z tym wszystkim. Nie chcę, żeby właśnie tej czarni nie było, żeby to było też rozbite tymi kolorami. Te fiolety, jakieś tam brązy na tym niebie, żeby to nie było jedna czerń i to wszystko, bo nie o to chodzi, bo jednak te nocne nieba także są ładne, kolorki fajne mają i od fioletów emitują także światło właśnie tych miast różnych, jak się jedzie i także cmentarz właśnie tutaj właśnie odbija te światła właśnie odbijają. Także tutaj dałem troszkę tego fioletu niebieskiego, brązów na tym niebie. No i teraz pracuję właśnie nad tym, żeby tutaj całe te kolory tutaj światła na tym cmentarzu właśnie rozbić, aby to było skumulowane właśnie w jedną całość. I myślę, coś z tego będzie. Chciałem właśnie to pokazać właśnie na ten, na wszystkich świętych obraz. Zobaczymy, czy to w ogóle uda się go skończyć. Myślę, że tak. Oczywiście pokażę grupie, jak to wygląda. No i myślę, że to koniec tego filmiku. Życzę wam, kochani, wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam serdecznie. Damian. Cześć wam.